Witam gorąco, to kolejne wydanie programu Cafe Silesia. Mam nadzieję, że kilka najbliższych chwil spędzicie Państwo z nami, ponieważ przed nami bardzo interesujący temat, który, no, miejmy nadzieję, zachęci do aktywnego działania widzów przed telewizorami. Jeszcze raz witam gorąco, a moim gościem dziś w studio jest doktor nauk medycznych Bogusław Sadlik, specjalista ortopedii i traumatologii, reprezentujący Szpital Świętego Łukasza. Panie doktorze, no i taki temat wydawałoby się banalny, a jednak taki, o którym trzeba mówić, trzeba podkreślać jego wagę. Aktywność fizyczna, jak bardzo ważna w naszym życiu? Bardzo ważna, tak jak mycie zębów, spanie i jedzenie. Niestety o tym zapominamy rzeczywiście. W ogóle to chciałem powiedzieć dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. No, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to powiem tak, że my jesteśmy stworzeni w ogóle do aktywności fizycznej i nasz organizm funkcjonuje pod warunkiem, że się ruszamy, prawda? Mamy nogi po to, żeby się przemieszczać, żeby pokonywać jakieś tam odległości dziennie zaplanowane. Mamy ręce, żeby nimi pracować i cały nasz organizm, krążenie krwi, trawienie, myślenie jest bardzo, bardzo z tym skorelowane. Nasza cywilizacja nas tego coraz bardziej pozbawia. I tu się zaczynają właśnie problemy, dlatego że się nie ruszamy, dlatego dużo chorób, które nas nękają, mają tego typu jak gdyby źródło, że my się przestajemy ruszać. Szczególnie stawy się degenerują, nie dlatego, że je przeciążamy, wręcz odwrotnie. Dlatego, że nie są stymulowane do ruchu, to te wszystkie chrząstki, niechrząstki, więzadła, łąkotki zaczynają zanikać i zaczynają nas nogi boleć. A potem są osłabione, prawda? Są osłabione, bo są nieużywane. Organizm ich nie... Po prostu zanikają samoistnie, bo narząd nieużywany zanika. Taki jest mechanizm tego. Także ruch to nie jest tylko przyjemność, to nie chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, być szczupłym, tylko o to chodzi, żeby być zdrowym. I to hasło ruch to zdrowie wcale nie jest banałem. No właśnie, troszkę tak o tym zapominamy, tak jak Pan mówi, bo nasze życie się bardzo zmieniło. Osoby, które pracują fizycznie, jeszcze tą dawkę takiego naturalnego ruchu mają, prawda? Ale gorzej z tymi wszystkimi biedakami uwięzionymi przed monitorem przez 8 lub 10 przed godzin biurkami. Dziennie, przy biurku, na krześle, na kółkach, którym jeszcze można się przemieszczać, w prawo, w lewo, w ogóle nie trzeba wstawać. No i to jest prawdziwy dramat, czyli może warto by też było pomyśleć o takim ruchu w ramach tych przestrzeni biurowych, prawda? W trakcie pracy. Też kilka chwil przerwy może pomóc naszym stawom i nam generalnie. No właśnie bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby właśnie ten prosty ruch, typu chodzenie, typu rozciąganie się, typu kilka tam przysiadów, czy nawet no, pompek powiedzmy, jeśli dla mężczyzn, w ciągu pracy biurowej kilka razy dziennie, to nam bardzo dużo, bardzo wiele pomoże. I też mówię o tym, że nie chodzi wcale o jakiś bardzo skomplikowany ruch, jakiś specyficzny sport, jakiś, nie wiem, jakieś ćwiczenia na jakichś urządzeniach specyficznych, specjalistycznych na siłowniach, tylko zwykła gimnastyka. Jeżeli sięgniemy przeszłością do przeszłości pamięcią, gdzie zawsze przed WF-em była rozgrzewka trwająca 15 minut, to tam jest cały zestaw ćwiczeń, które wystarczają do tego, żebyśmy utrzymali odpowiednią formę. Wystarczy do tego wrócić. A wrócić też można w taki sposób, że na przykład do sprzątania, prawda? Teraz w tym szalonym świecie nie mamy czasu na sprzątanie, wynajmujemy panie, które by posprzątały i wszystko jest, mamy ładny domek, ale sobie robimy dużą krzywdę. Moja żona ma dużą mądrość, ona jest właśnie Ślązaczką, jest dentystką i stać ją na panią, żeby wynająć do sprzątania, ale absolutnie u nas nie ma żadnej pani w domu. Cała pozdrawiamy przy okazji żonę pana doktora, a teraz panie doktorze kilka wskazówek a propos tych podstawowych ćwiczeń, które możemy wykonywać właśnie w warunkach domowych. Powiedzmy, że nie chodzimy na squasha, nie chodzimy na siłownię, nie uprawiamy tych wszystkich modnych sportów wymagających od nas czasu, zaangażowania finansowego, prawda? Treningi z trenerem personalnym i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że mamy być z tego powodu mniej sprawni. Możemy sobie podstawową dawkę ruchu zaserwować w warunkach domowych. Jak to może wyglądać? No to ja może się podzielę tym, co każdy powinien sobie jakiś swój model wypracować. Powinien się składać z trzech rzeczy. Z rozgrzewki, z rozciągania wszystkich stawów i z jakichś tam ćwiczeń na mięśnie, czyli obciążających mięśnie, prawda? Czy takie elementy powinny być? No na moim przykładzie to wygląda tak, że ja tam wstaję rano, jak przelecę dwa razy schodami do góry, to już mam rozgrzewkę. Okej, okay. Pobułki na dół, tak? No pobułki na dół, czy tam do łazienki, albo jeszcze sobie tam do sklepu, no to już mamy rozgrzewkę. Potem
rozciąganie, prawda? Czyli zaczynamy od głowy, od szyi, od głowy, takie czynienia są głowy na różne strony, kręgosłup, barki, krążenie ramion w łokciach, rozciąganie stawów biodrowych przez wypad do przodu. No, łatwiej było pokazać, ale w garniturze trudniej. Stopy, stawy skokowe, kolana. Jak się porozciągamy tak całe ciało, całe wszystkie stawy, no to możemy przystąpić do pewnych takich siłowych ćwiczeń. No i tam, gdzie że tak powiem, największe mamy słabości, no to zależy, czy to są nogi, czy to są kończyny górne. Ja na przykład robię tam kilkadziesiąt pompek, trochę skłonów brzuszków, trochę tam hantlami poćwiczę, 15 minut w sumie rano, czy tam po południu. I to jest taki podstawowy zestaw. Codziennie? No tak, 5 razy w tygodniu, powiedzmy, 5 razy w tygodniu. Natomiast no, osoby, które mają tam słabsze nogi, no to mogą być jakieś przysiady, jakieś takie skakanka, tego typu proste rzeczy, tak? Pod warunkiem, że mają zdrowe stawy. A no właśnie. O tym też musimy powiedzieć, prawda? Że jeżeli, ty mówię o przypadku, kiedy jest to zdrowy organizm, natomiast no, dla starszych osób, czy osób po kontuzjach, po wypadkach, no trzeba rzeczywiście zwrócić na to uwagę. Jeżeli mamy wątpliwość, czy jakiś staw nie jest uszkodzony, no to musimy to zdiagnozować u lekarza, u ortopedy i ewentualnie dobrać ćwiczenia tak, żeby tego miejsca chorego nie obciążać, prawda? Czyli zrobić pewną specyficznie dobrać ćwiczenia, żeby ćwiczyć, ale żeby nie uszkadzać sobie stawu, bo jeśli mam jakąś chorobę, to ćwiczenie możemy pogłębić tą chorobę. Zdecydowanie tak. Panie doktorze, zwykły spacer, marszobieg, czy popularny teraz Nordic Walking, to też są dobre rozwiązania. Bardzo dobre. Zwykły spacer do sklepu, to jest bardzo dobre rozwiązanie, prawda? I na przykład jest osoby, które nie chcą jakichś super wysiłków tutaj uskuteczniać, bo ich to nuży, męczy i boli ich i wszystko, to wystarczy, żeby 40 minut dziennie spacerowały. 40 minut dziennie, tylko to musi być tak, że takim krokiem energicznym, prawda? Nie taki z nogi na nogę, tylko ten krok musi być pewnym wysiłkiem. Musi być tempo przynajmniej 5 km na godzinę, żeby to był jakiś efektywny ruch. No i trzeba sobie zaplanować trasę, trzeba sobie powiedzieć, że 5 razy w tygodniu chodzę, leję czy nie leję, śnieżyca czy nie śnieżyca, muszę wyjść. I to jest, jeśli tego typu zachowamy taką dyscyplinę ruchową, to nam to bardzo dużo da dla naszego zdrowia. To teraz jeszcze proszę o kilka takich rad dla wszystkich osób przed telewizorami a propos tego, co zrobić, żeby ten wysiłek fizyczny stał się integralną częścią naszego życia, żebyśmy polubili jakiś konkretny rodzaj aktywności. Jak to wdrożyć? No przede wszystkim musimy po pierwsze określić sobie, na co chorujemy, czy mamy jakieś dolegliwości, prawda? I dobrać ten wysiłek fizyczny do tego, żeby nie pogłębiać naszych problemów. No, najlepiej rehabilitanta zapytać, czy lekarza, jeśli mam takie problemy. Druga rzecz, ten wysiłek powinien być dla nas przyjemnością. Więc nie możemy robić rzeczy, które są modne, a które nam zupełnie nie pasują, prawda? Nie, to musimy znaleźć to, co lubimy, albo przynajmniej czego nienawidzimy, prawda? Żeby to było w miarę przyjemne. A trzecia rzecz jest taka, że dobrze sobie znaleźć grupę, albo przynajmniej koleżankę, kolegę, partnera do tego, żeby to robić razem. Gdyż na pewno przyjdą takie momenty, kiedy nam się nie będzie chciało, czy będziemy mieć gorszą formę. No i w ten czas już się, tu się zaczyna problem, bo jak już przestaniemy jeden tydzień to robić, czy drugi, to prawdopodobnie wypadniemy z tego wypracowanego rytmu. Czyli trzeba się mobilizować wzajemnie, najlepiej, prawda? Mieć właśnie kogoś tego. Ja mam sąsiada, który do mnie dzwoni do mnie rano, biegamy, czy nie biegamy. No to jak zadzwonię, to trudno powiedzieć, trudno wyjść na mięczaka, że nie biegam, prawda? No jasne. No a jakbym nie zadzwonił, to ja tam zawsze jakieś tam wymówkę znalazł, że dzisiaj nie. Także... Panie doktorze, warto przy tej okazji jeszcze w dwóch słowach nawiązać do tego, co dzieje się na wschodzie, bo tam ludzie mają bardzo skuteczną metodę a propos tego, aby zadbać o stan swojego ciała, zarazem i ducha, myślę. Na Dalekim Wschodzie. Na Dalekim Wschodzie, tak. No właśnie, Chińczycy wypracowali taką modę na ruch, która się nazywa Tai Chi. I możecie Państwo zauważyć w parkach ćwiczących zwykle starszych panów czy starsze panie, które robią dziwne ruchy, prawda? W naszych warunkach by to było śmieszne, a dla nich to jest coś naturalnego i wręcz pożądanego. I to jest ogromna mądrość tego właśnie ludu ze wschodu chińskiego czy tamtych plemion azjatyckich, którzy przez wieki wypracowali taką formę, która rozciąga wszystkie stawy, daje odpowiednie krążenie krwi i oni to kultywują, jest to u nich modne po prostu przez setki lat.
Dlatego Chińczycy są statystycznie dużo zdrowsi niż Europejczycy czy Amerykanie. Zdecydowanie tak. Drodzy Państwo, apelujemy o to, aby ruch stał się bardzo ważną, naturalną częścią codziennego życia, dzięki czemu będziemy w stanie naprawdę dobrze funkcjonować. No i miejmy nadzieję, uda nam się także uchronić przed wieloma poważnymi schorzeniami. Pan doktor będzie teraz do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu, który widoczny jest na ekranie 608-9208, oczywiście kierunkowy do Katowic 032. Także zachęcamy gorąco do telefonu. Jeszcze raz przypomnę, dziś w naszym studio doktor nauk medycznych Bogusław Sadlik, specjalista ortopedii oraz traumatologii, reprezentujący szpital Świętego Łukasza. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. No i zapraszamy ponownie. Następnym razem bez garnituru, tak żebyśmy mogli zademonstrować cokolwiek. Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia w kolejnych wydaniach Cafe Silesia.